Cześć, z tej strony Baba na Keto i zapraszam Cię na przepyszne ciasto budyniowe z owocami. Wbijamy jaja, dodajemy erytrytol i całość dokładnie mieszamy. Następnie dodajemy mąkę kokosową, mąkę migdałową, proszek do pieczenia, gumę guar i kakao. Całość miksujemy, gdy już będzie wszystko ładnie połączone, przekładamy do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Aby ciasto wyrównać, polecam użyć łyżki. Nakłuwamy i wkładamy do piekarnika na 15 minut. Spód ciasta się piecze, a my zajmujemy się kruszonką, wbijamy jaja, dodajemy erytrytol, mąkę kokosową, mąkę migdałową, kakao i proszek do pieczenia. Całość dokładnie miksujemy. Ciasto wkładamy do zamrażarki. Spód jeszcze w piekarniku, a my w międzyczasie robimy masę. Część śmietanki ląduje w garnku, część zostaje w kubeczku. Do tej śmietanki w kubeczku dosypujemy budyń, mieszamy, aby się ładnie wszystko połączyło i przelewamy do garnka. Dosypujemy erytrytol i gotowy budyń. W końcu nasz spód już jest gotowy, wylewamy na niego jeszcze ciepły budyń i czas na owoce. Jeśli chodzi o owoce w keto, oczywiście w lecie naprawdę Wam polecam, nic się Wam nie stanie, uwierzcie mi. Ja użyłam truskawek i czereśni. Dołożyłam jeszcze odrobinę rabarbaru, bo akurat miałam go w lodówce. Wyciągamy naszą kruszonkę z zamrażalnika i ścieramy na tarce na nasze owoce. Przed włożeniem polecam troszkę unieść tą kruszonkę, aby wszystkie te frędzelki się ładnie połączyły, bo później będą Wam się kruszyć. Ja to zrobiłam akurat po upieczeniu, też można, bo jeszcze jest ciepło i wszystko się ładnie przyklei. I tutaj moja uwaga, kochani, dopiero wyciągamy ciasto z foremki, gdy będzie zimne. Pamiętajcie o tym, proszę. Kroimy, wykładamy na talerz i jemy. Ja Wam życzę smacznego, dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i co? Do następnego. Pa!